uczniowie podstawówki i gimnazjum szkoły specjalnej w Bolesławcu pod okiem nauczycielki kilka miesięcy z wielkim zapałem przygotowywali spektakl Czerwony Kapturek. Ja będę grał mamę Czerwonego Kapturka w tym przedstawieniu. Trudna rola? Wspaniała. Grałam w przedstawieniu Czerwonego Kapturka, grałam w konkursie tatowskim Dzieci Pana Astronoma i jeszcze grałam o piracie, później grałam o sporcie, o euro. A ta dzisiejsza rola trudna? Nie, łatwa, łatwa. Zabawna pewnie. Tak. Czy nie boi się? Jest to przedsięwzięcie w ramach projektu, który wykonujemy Witajcie w naszej bajce. Przygotowaliśmy się około 3 miesięcy. W projekcie tym wzięły tylko i wyłącznie chętne dzieci. Najpierw pokazali przedstawienie uczniom z Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu. Następnie zaprosili uczniów pierwszego liceum ogólnokształcącego w ramach wspólnego projektu. Szkoła specjalna przygotowała wspaniałe przedstawienie, na które nas zaprosiła. Później za niecały miesiąc mamy wspólny rajd integracyjny zorganizowany w Nadleśnictwie Lwówek. No i jest to element naszej stałej współpracy między szkołami i uważamy, że to ma głęboki sens, że jest to potrzebne, dlatego że młodzież ma bardzo mało okazji tak w codziennym życiu, żeby się ze sobą spotkać, żeby poznać, a w momencie, kiedy ludzie się nie znają, nie wiedzą o sobie nawzajem, wtedy też troszeczkę się boją, mają, są wobec siebie nieufni. Chcemy, aby nasze dzieci, dzieci ze szkoły specjalnej zintegrowały się z młodzieżą pierwszego LO. Chcemy pokazać, że ludzie niepełnosprawni też wiele potrafią, że potrafią nie tylko pięknie recytować, ale przedstawiać czy udzielać się aktorsko. Uczniowie placówki dali z siebie wszystko. Dwóch gimnazjalistów grających w przedstawieniu odnosiło już wcześniej spore sukcesy na konkursach recytatorskich. Po przedstawieniu zabrzmiały gromkie i długie brawa, a licealiści podarowali uczniom szkoły specjalnej własnoręcznie wykonany prezent. Okay.